Cześć, jak się macie? Tutaj Pelka, damy na to kolejne otwieranie paczek FIFA 13 Ultimate Team. Na wstępie dzięki za 100 tysięcy coinsów dla FIFA Coins.pl. Jeśli potrzebujecie coinsów na Xboxa lub PS3, zajrzyjcie na link do aukcji w opisie. No wiecie, żeby nie... bo często są pytania, skąd mam te coinsy, dostaję je za reklamy, żeby nie było, że coś ukrywam. Więc żeby wszystko było jasne, FIFA Coins umożliwia mi otwieranie paczek, więc w tym takich dużych, jak widzicie, w tym momencie otworzymy sobie 4 paczki za 25 tysięcy. Jest wiele ciekawych zawodników, jest Neymar, Man of the Match, no i nadal mamy Team of the Season z ligi BBVA. Jedziemy z pierwszą paczką. Coś długo? Może to losowało Messiego i Ronaldo w jednej paczce? A to są takie paczki, a nawet nie przeczytałem, no i Fellaini, Caceres. Kurde, gdyby tam Thiago Silva był, to bym się nie obraził, no ale Toni. Czy jest tu ktoś, Erik Abidal, legenda, zostawię go w swoim zespole. Fellainiego też mogę zostawić, dobra, tymczasowo wszystkich zostawię. Myślałem, że to są inne paczki, sorry. To tak... Dobra, jednak jestem zadowolony. 12 zawodników, w tym 3 wyjątkowych, żeby nie było żadnych wątpliwości, więc jedziemy z drugą paczką. Oczywiście zadowolony nie jestem, bo tam nikogo wartego miliona nie było. Ricardo Carvalho, Hussein Yasser Abdulrahman. Jedyny zawodnik z Kataru w tej grze. Zostawiam go sobie znów Zuniga. Jakkolwiek by to przeczytać, Zuniga, znów go trafiamy. Dosyć wysokie tempo tutaj Zaratę. A wystawię go na aukcję. Tak 650 monet, jaki zysk będzie. Ricardo Carvalho, również bardzo stary zawodnik. No i cóż, tam widziałem, jak się wyświetliło, znaleziono zawodnika z ulubionego zespołu. Zawsze gdy to widzę, liczę na Runeya. No to Runej nie był. Jedziemy z kolejną paczką. No to paczuszka z Messim. Proszę. Przedostatnia paczka na dzisiaj. Fuck! Jeps. Pablo Hernandez. Eriksen, którego notabene w zespole mam. No i muszę dostać wyjątkowego srebrnego gracza, nie? Damn it. No to... jedziemy z ostatnią paczką. Ostatnia paczka na dzisiaj. Często takie okazywały się szczęśliwe. W sensie, że ostatnie. Zawodnik z ulubionego klubu... DGDHA. No dlaczego? Dlaczego? 2 razy Manchester dzisiaj. I dlaczego nie może to być Wayne? Dlaczego? Mamy Kucharczyka i mamy na jedyny polski zawodnik w tej paczce. Marwon. You gotta be fucking kidding me. 2 razy. 2 razy pod rząd. Znaczy był. On był. Kilka chwil temu go trafiłem. Jakim cudem to jest możliwe? Uwierzcie, że mi się to nie podoba. Jednak dobra, nikt tutaj się nie sprzeda, Kucharczyka. Piękny herb. Zostawię sobie reszta. Mojżesza mamy, to zostawię. Ati Fana. 4 sztuczki, lewy skrzydłowy. Nie, na tą pozycję to jest ten Asaidi. Jednak jak z monetami stoi? 8500. No to ostatnia paczka na dzisiaj w Wizerumie. Tam miałem 3000 przed otwieraniem, chyba przed dostaniem końców, więc jedziemy. Tak ironicznie, może Karim Benzema, może nam kogoś da Jones. Znów Manchester. To nie jest śmieszne. John. No wiem, że to nie śmieszne, ale... dobrze, że się jeszcze nie wyświetliło, że z ulubionego klubu. Kondycja, a wiecie co, ja sobie to zostawię. Mógłbym sprzedać, ale wolę sobie zostawić. Tak samo morale. Ale naprawdę 3 zawodników z Manchesteru. Jak nie 4 nawet. Droga formacja. To mi się podoba, od 1000 pójdzie.
nie ukrywam, akurat z tej paczki coś byśmy wyciągnęli. Coś tutaj mogłoby wyjść, jednak... Kurde, to nie jest to, czego tak naprawdę szukałem. Nie tego chciałem. Nigdy. To jest już ostatni prawdopodobnie zespół sezonu. A ja nikogo. Nikogo nie trafiłem, żadnej niebieskiej karty. Większość youtuberów polskich kogoś trafiała już, nie wspominając o angielskich. Niestety, ja takiego szczęścia nie miałem. Tak czy siak, dzięki za oglądanie, do usłyszenia jutro w normalnym odcinku. Dzięki dla FIFA Coins za monety. Pozdrawiam, cześć.